No, hej, cześć, siema wam wszystkim, z tej strony Hubson, a zrobiłem sobie teraz, witam serdecznie oczywiście w Tribes of Midgard. Zrobiłem sobie teraz prywatny świat na, szczerze mówiąc, na łatwym poziomie, ale nie mówię, w sumie nie ma różnicy, czy łatwy, czy... Nie wiem, tak jak my graliśmy tą sagę, w sumie można by było zagrać, ale chcę właśnie spróbować na tym... Czekajcie, po co ja tu idę? Dobra, nie, wy chodź stąd. Muszę patrzeć zawsze na te życie tego nasiona Yggdrasil. Musimy... Już na dzień dobry tutaj przyszedłeś do nas? Siemano. Pum. Nie macie? Łoja! Ile rzeczy, ło! A jeszcze runkę dostaliśmy, spoko. Bo nie jest w sumie tak łatwo. Muszę się bardziej skupić na zbieraniu surowców i szybkim rozwoju tego gospodarstwa i tak dalej. Bo bez tego to jest, no, ciężka lipa, że tak powiem. Dobra, mamy troszeczkę tego. Tutaj pozabijamy ich wszystkich oczywiście. Dzień dobry. Będziemy już... szybko trzeba ogarniać, pilnować wszystkiego, szczerze mówiąc. Dobra, to wybuchnie. Mamy skrzyneczkę na dzień dobry. Poziom drugi. O, fajnie. Zawsze trochę. I kamienioło musimy zobaczyć, ogarnąć. Błogosławieństwo to zawsze biorę wojownika. On ma fajne pod damage, oczywiście. Umiejętności. A, nie mamy jeszcze, nie mamy narzędzi. Dobra, zobaczmy ile kamieniołom, bo to za, ja bym się skupił na kamieniołomie. Tak? Nie, nie mogę tutaj. O, mogę tylko te drobiazgi zbierać. Kurczę, niedobrze jest. Ósmy poziom sezonowy. W sumie od ostatnich odcinków nie grałem nic. A jeszcze dzisiaj chcę kontynuować Valhalla. Asasyna. Siemano. Bo tam jakaś nowość jest, ale widziałem tylko z trailera. W sumie nic takiego, jakiejś przygody czy coś, ale mały fajny update dla wszystkich. Jakaś zbrojownia, także spoko, nie? O, tutaj coś. Nie, nie ma nic, dobra. Kamieniołom, zobaczmy, co my tu możemy zrobić. Aha, 9 cięty kamień, kute żelazo, deski. O Jezu. O matko. Nie jest dobrze zbierać tych surowców. To jest tak ciężko, bo one, patrzcie, widzicie, o, to mogę tylko na początku niestety pozbierać. Nie wiem, czy my mamy gałęzie? Nie mam pojęcia. Ciężko nawet określić. Kurczę, gdzie tego szukać? Ja tak latam, bo latam. Gdzieś blisko. A gospodarstwo ile potrzebuje? Tyle samo, kurde. Dajcie spokój. Pyk. Przejdziemy się jeszcze tutaj fragment. Za tym gospodarstwem. Tu nic. O, gałęzie, dobra. Zawsze dwa. Tu mamy 5 z hakiem, bo tam ekran mi zasłania. Czy nie mieści się, może tak? Dobra, wracamy do osady. Musimy wrócić. Dobra, dawaj. Tutaj, ojej. Dużo tego wymagane jest, ojej. Ja nie mogę tak. Ale zróbmy sobie narzędzia i wtedy idziemy cisnąć. Zobaczymy w ogóle, jak to wyjdzie. Przydałoby się fajnie z kimś zgrać, ale nie wiem. O, dobra. Wtedy by była inna robota. Co my tu mamy? Tu mamy ten tartak. No niedobrze. Dobra, mamy narzędzia, ciśniemy drzewa, ścinamy. No pierwszy dzień to zawsze tak monotonny, bo to zbierać trzeba jak najwięcej tych surowców. Pyk. Zaraz wieczór się robi już, powolutku, dobra, ale to damy radę z tym wszystkim. Także dzisiaj troszeczkę się podzieje, bo znowu była przerwa. Oczywiście parę dni był problem z internetem, którego w ogóle nie było, także lipa, musiałem się zająć czym innym. Ale tak, teraz mam trochę czasu do... trochę dużo czasu do nagrywania. Także ja tak spokojnie. Ile ich jest? Jezu, co to jest za poziom jakiś, kurde, nie wiem. Dobra, mamy runy, spoko. Mamy trochę narzędzi, trochę tego, okej. Pyk. Mamy obóz jakiś, okej. A, zabijam ich. Zawsze trochę dusz przyjdzie. Pum. Dobra,
Jest, ok. Poziom drugi. Zasłużony skarb. Tu wielką skrzynię trzeba znaleźć. O, idą, idą jeszcze. Ja ci dam. No, nie jest, nie jest łatwo, nie jest łatwo. Oj, nie jest łatwo, dobra. Zobaczmy, zobaczmy. A, jeszcze jeden, ojej. W sumie dobrze, bo trochę dłużej już mamy na start. Jeszcze tu... Dajcie mi zbierać surowce, bo ja tu nie mam nic. Dobra. Tędy przejdziemy? Przejdziemy, spoko. Trzeba się później zapuścić w jakiś... Tylko te odbiliotunowie mnie denerwują, bo to kurde przyjdzie do osady i będzie problem. Także no nie ma co... A szkoda, patrzyłem opcje ogólne, jakie są w ustawieniu świata prywatnego. To nie ma czegoś takiego, że da się wyłączyć. Jest tylko poziomy trudności. Łatwy, średni i tam jakiś wysoki czy coś. Także no nie bardzo. A szkoda, przydałoby się tak taki łatwiutki poziom zrobić, żeby pozwiedzać chociaż mapę czy coś. Coś więcej zobaczyć. Raz nam się udało, z tego co pamiętam. Siódmy, ósmy dzień chyba? Coś takiego było. Wybuchnie, dobra. Dobra, dusze się przydadzą, spoko, ulepszymy naszą osadę. Tylko surowców mniej będzie. Dobra, dobra, pyk, otwieraj. I już musimy się przenosić do naszej osady, także spoko. Runa. Zaraz będzie, pyk. No, dawaj, dawaj, dawaj. Nie ma czasu, bo zaraz noc. Hailingowie? Czy jak oni... O, złote jajo mam, o, patrzcie. Ciekawe co się stanie. Nie mam pojęcia co nawet z tym zrobić, także spoko. Błogosławieństwo, tak, tak, tak. Na miecze. Okej, trzeci poziom, spoko. Tu możemy zrobić, kurczę, siknie może. I tu healow, dobra. Bo tu już trzeba srebro niestety. To mnie martwi, to mnie martwi właśnie. A czekajcie, możemy zrobić właśnie te cięte kamienie i tak dalej. Chociaż trochę deski. Cztery można. Cięty kamień nie. Szkute żelazo. Kurde. Przydałaby się właśnie ta tartak, kuźnia. Nie kuźnia, Boże. Kamieniowa. Trzymamy ich z daleka od bramy, to też tyle. Uwa. Myślałem, że mam limit na atak. Teraz. Ale trzeci poziom, no zawsze to będzie lepszy, że tak powiem, pomocnik poziomem. A, troszkę, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze troszkę. Tylko żeby trzymać chociaż poziom tego drzewa, bo to kurczę jest ciężko. Cały świat wtedy idzie na marne. To jest duży minus wtedy, naprawdę. Wszystko od nowa zaczynać. No już parę razy nas to spotkało, niestety. Ale tak, dzisiaj jak ściągnę, bo musiałem porządek zrobić z dyskiem i tak dalej. Ściągnę Valhalla, że jeszcze dzisiaj odcineczki z Valhalla, ciąg dalszy, chyba 47 z tego co pamiętam. Dobra, jest git, okej. Okay. Tu duszyczka, pyk. Lecimy teraz gdzie? W jakim kierunku? Tam może się udamy. Szybka podróż by się przydała z jakiegoś miejsca tutaj na mapie. Ale nic takiego nie widzę niestety. Może tutaj się udamy ścieżką, może gdzieś coś będzie. Drodzy, pozbieramy trochę tego. Mieczyk taki, dobra, niech będzie. I zawsze rankiem przychodzą. Już naprawdę tak, w sumie długo gram w tą grę, to już trochę się nauczyłem, co tu się dzieje. Później wilkołak przyjdzie, on zawsze rano przychodzi. Jeśli go w sumie spotkam, ale przeważnie tak. O, są te moje. No, ciężko, ciężko będzie. Z dnia na dzień coraz, może nie aż tak ciężko, ale no, będzie trzeba się pilnować. Też zależy jak świat będzie, że tak powiem, działał i żył. Bo od razu jodun, no to będzie problem od razu. Gwarantowany z góry. O, jest, jest szybka podróż, spoko. Dobra, jest. Dzik, weź tam, nie szalej. Zobacz, udział się na mnie, o kurde. Jest szybka podróż, dobra, pyk, aktywuj.
I tyle. Dobra, mamy punkcik, spoko. Zawsze trochę. Tutaj są jakieś moje. Był. Wszystkiego pilnować, kurczę. Tu dzień, tu ten. Szkoda, że nocy się nie da wyłączyć. Powinno być takie na w prywatnym świecie, że masz. No po prostu. Lepsze ustawienia czy coś, nie? Ale no szkoda jednak. Jednak gra w sumie stricte zrobiona pod zespół, kooperację. Niż solo rozgrywkę, tak jak ja. Oła. Dawaj, dawaj, dawaj. Czasami się przytnie widzę, ale to tam szczegół. Tutaj większy obóz. Oła. Dobra, trochę tak już będzie. Spoko. Dobra, jest. A, obóz, obóz musimy oczyścić, tak. Co my tu mamy? O, może będzie ten Jotun przybył. No i dupa. Mhm, przybył do Midgardu, pewnie już gdzieś tam się kręci. A, pokazuje nam czerwony znacznik. Znaczy, musimy się udać do niego i to szybko. Gotowo musimy zabić ją. Ona jest, to właśnie ta skrzynia jest dobra. Bum, wybuchnie. Dobrze. Nie ma, leżysz zaraz. Kurde, jakie to twarde, czemu to takie mocne? Dobra, dobra, dawaj, dawaj. Prestiżowy skarb. Duża złota skrzynia. Yeah. Musimy to wziąć. Dobra, jest, wzięliśmy, spoko. Ale musimy cisnąć właśnie do tego, bo kurde, ten olbrzym idzie. I o tym. Żeby do osady nie doszedł. Musimy go zabić. Idziemy w jego kierunku. Ojej. Kurde. Cię... No, idź! Dawaj, 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 dawaj. Nie się śmiał, jakbym utonął tutaj, nie? To po prostu bym chyba wyłączył grę. Przejdziemy tędy? No, mam nadzieję taką. Bo jak nie, to trochę się zdenerwuję. Dobra, nie, przejdziemy, okej. Okay. Na szczęście. Ale idziemy w jego kierunku, bo tu kurczę jest wesoło. Pół dnia jeszcze mamy, no powiedzmy. Musimy go pozbyć się. Gdzie on jest w ogóle? Nie wiem, szkoda tak. Niby daleko, ale on no... przyjdzie, przyjdzie. Aczkolwiek... on jest tam... ojejku! No nie wiem, czy my tam dojdziemy. Chyba w ogóle nie damy rady. Z tego co wiem, może tędy jakoś przejść, bo nie widzę drogi, jak prowadzi. Dobra, idziemy na razie przed siebie. Zawsze mamy runę powrotu. A, jeszcze ona się... Aha, dobra, to jeszcze trochę. No, trochę gorzej jednak. O, co mi tam? Aha, okej, dziwny ten telefon jest. Nikt nie dzwonił, a dostałem powiadomienie, że ktoś dzwoni. Mhm, spoko. Czekajcie, czekajcie. Kurczę, nie wiem jakby tutaj ten... La. Kurde, nie wiem czy sens, bo to runa... Nie mamy runy, nie mamy nic, dobra, trudno. Że nawet nie wiem o czym tu gadać, ale dzisiaj będzie Valhalla, to macie gwarantowane. Jeśli się ściągniesz, to tak. Ale nie, można się ściągnąć normalnie. A jeszcze bym zerknął, ale to nie, nie wiem. Jutro może The Crew zerknę, żeby dzisiaj Valhalla się ściągnęła. Szybko w miarę. No chyba kpić. Kpicie sobie ze mnie, nie? Ja nie mogę. No, jeszcze mnie zabił. Dobra, dobra, dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, dobra, jest, okej. Okay. Jaka to runa? A, to mamy taką. Z tego co pamiętam. O, jest szybka podróż, spoko. Dobrze, zauważyłem na mapie ten znacznik. Tyryryry.
podróż. Spadamy. Zobaczymy, zobaczymy, co tutaj dalej. Ale chyba będę musiał... Trochę tutaj dam. Trochę na miecze, na kowala. Ulepszymy go. Dobra. On ma lepsze bronie, tylko trzeba właśnie tu zdobyć żelazo. Nie, paznokcie Heltinga. Heltinga, dobra. Ale ten miecz wieśniaka spoko. No, czasami się jakby wygląda praktyk. Miecz wieśniaka, spoko. Wyzwanie dnia, uuu. Ale fajnie. Spoko, zrobiliśmy coś, dobra. Ale mamy ten, rogi dwa. Złoty ołtarz? Jak, nie, to co ja mam dwa? Punkty, o, przepraszam. dobra, niech będzie tak. I w sumie, szczerze mówiąc, bym zakończył tutaj odcineczek, bo niestety muszę, bo teraz właśnie dostałem komunikat na telefon, że muszę coś zrobić. I to szybko, dobra, także wybaczcie, ale zrobię. Wracam za niedługo i dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego, pa, pa.